Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Unravel. O Jezu, Jarni rzeczywiście jest bardzo uzdolniony muzycznie. Chciałabym być taka uzdolniona jak on. Tak jestem ciekawa, jak wiele odcinków jeszcze nam zostało do końca gry. To jest 8 odcinek, więc tak. 8, 9, 10, zobaczmy czy jest... O! Zapaliłam sobie światło! 11. Jest coś dalej? Mogę otworzyć to okno? Chyba nie. Teoretycznie 11 odcinków ogółem. Jesteśmy na 8, więc już niedługo koniec gry. Zrobiło mi się smutno nagle. Wybaczcie, jeśli będę troszeczkę nieprzytomna, ale jest teraz 2 w nocy i nagrywam, to już jest 3 odcinek pod rząd, jaki nagrywam z tej gry, więc będę lekko zakręcona. Zobaczmy, cóż to za lokacja zatytułowana List. Wygląda jak jakaś wieś, pola, jakiś mężczyzna z pieskiem na spacerze. Będzie ślicznie. Jak jasno. Ach, Jarni, jaka poza. I co teraz? Co mam robić? Już ci powiem, koleżko, co masz robić. Ależ tu jest ładnie. Woda zamarzła. Zaraz. Coś mnie kusi, żeby zobaczyć, co jest po lewej stronie. Więc wybaczcie, ale zrobię... nie ma nic. Chyba znajdujemy się na jakimś polu. Fajna ta zimowa kraina. O, może się ślizgać. Tak troszeczkę. Wow, mogę rozbić lód. Ej, ale się nie utopł. Chcę sobie tylko lód rozbić. Przeważnie jak widzę jakąś zamarzniętą kałużę, to lubię ją właśnie rozbijać. Nie mogę przejść obojętnie, nie wiem dlaczego. Jej! Rozbimy sobie lód. Tylko się nie utop w tej rzece. Już wiem, co trzeba zrobić. Musimy zrobić sobie trampolinkę na drugą stronę. Hej, no jak ty skaczesz? Jak jakaś łamaga, no! Jarni! Proszę cię. No, what the hell? Co ty wyprawiasz? No, wreszcie. Ty łamago te. Myślałam, że ja jestem zmęczona, bo jest 2 w nocy, ale widzę, że ty czujesz się jeszcze gorzej ode mnie. Jakaś huśtawka kolejna? Już chyba wiem, co trzeba zrobić. Dobra, już wiem, co mam zrobić. Muszę w jakiś sposób dostać się tam na górę. A zaraz. Nie muszę używać... A muszę. Okej, okay. Nie doskoczę. Muszę użyć tego, ale... Hej, zejdź na dół. No. Teraz spróbuję to odwiązać. Wejdę na górę. Przyciążymy sobie naszą huśtawkę. To nie jest huśtawka. Jakiś pałąk, drągal. I teraz tak. Tu przywiązać. Zejść na dół i tu przywiązać. Czy to pomoże? Dobra. O, i będziemy mogli zrobić sobie... Hej, dlaczego zeskakujesz? Ciągnij się, Jarni.
przywiąż to tu. Teraz przeskoczymy sobie na drugą stronę i zrobimy sobie mostek. Pięknie, pięknie, pięknie. Ups. Jak na razie wydaje się łatwe. Jej, jak to ładnie. Muszę sobie przeskoczyć, ale ja chcę sobie rozbić ten lód. Nie, 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 nie. Kara za moją głupią zabawę. Sorry. Sorry, Jarni. Nie chciałam. Znaczy chciałam. Ale nie przypuszczałam, że zginiesz. Przepraszam. Muszę zrobić to po raz kolejny. Muszę, po prostu muszę. No, nie umarłeś, wiesz? Tylko jestem dla ciebie dobra. O nie, kruki! Nie lubię was. Źle mi się kojarzycie. Brutalnie. Jarni, dlaczego nagle zrobiło się... Hej, nie! Oh my god. Oni będą polować na mnie. Zemsta? Ja wam dam zemstę. Nie! Szybciej, 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 szybciej! Okej. Okay. Uwaga, 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 uwaga! Szybko, szybko, szybko! Nie! Jaki fuksior! Kolejny zniżalot. No nie, więcej was matka nie miała. Jezu, szybciej. Nie! Chyba się przestraszył. Nie, 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 kolejny będzie zniżał się do lotu. Zniżał swój lot, a nie zniżał się do lotu. Zobaczy mnie? Na szczęście nie. Schowaj się. Ło, mało brakowało. Dobra, chowaj się, chowaj. No, dlaczego was jest tak dużo? Nie! Jarni, spadamy stąd. Krwiożercze kruki. Jesteśmy w jakimś budynku. Teoretycznie bezpieczni od wszelakiego ptactwa. Ale ciekawe, no jak długo. Dobra, przywiąż to tu, chociaż nie wiem po co. Co jest tu? Nie ma nic. Jak ja tam... Aha, dobra, dobra, już chyba wiem. Przywiąż to tu. O, mogę być na... a mogę to przywiązać? Nie. Muszę się chyba dostać tam na parapet. Tylko pytanie... Wow! Co ja zrobiłam? Mogę chyba przywiązać też tu, naszą włóczkę. Jest coś tu? Nie. Dobra. Łapaj się. Łapaj się, Jarni. Dobra. Nie mogę zrobić mostka? Serio? Ajajajajaj. Nie, odciągaj się. Ale zrobiłam most. Co ja powinnam zrobić, żeby dostać się tam na górę? A, okej. Wystarczyło tak. A, to wszystko po sekret. Wow. Jak ja mam się dostać do sekretu? Wow, no to... Houston, mamy problem, bo nie mam bladego pojęcia, co mam zrobić. Weź zejdź na dół. Zejdź na dół, Jarni, muszę coś sprawdzić. Czy nie było czegoś na dole? Nie skacz, zejdź na dół! Jak cię matka prosi. Jarni. Proszę cię, no. Na dół, na dół, na dół!
A, no tak. Tutaj jest to coś. Jakiś kartonik? Co to ma być? Po to musiałam zrobić taki długi most. Dzięki temu będę mogła dostać się do mojego sekretu. No i bardzo dobrze. Ile ja włóczki zmarnowałam. Damy radę. Hej. Na górę. Na górę. No. Nie sprzeciwiaj się. Jak cię ładnie proszę. Hej. Skakuj. Tam na górze jakieś puszki z farbą. Aha, dobra. Tamtędy nie przejdę. Czy teraz mogę... Czy wystarczy, że się bujnę do parapetu? No, Jorni, weź się troszeczkę wyżej. Niżej. Dobra. No i co? Dasz radę? No, łap się. Jest, udało się. Już myślałam, że będę musiała zabierać ten karton z powrotem na dół. Jaki traktor. Jesteśmy teraz jakieś oborze? Sekret! Dobra, sekret sekretem, ale jak go zdobyć? Mogę zabrać sobie cegłówkę? Nie mogę zabrać sobie cegłówki. Dobra, idziemy dalej. Może na górze będzie coś, co będę mogła użyć. Dobra. Nie przywiązuj tego tutaj, bo i tak nie ma sensu. No, podciągaj się, koleżko. Skaczemy tu. I hops na górę. I teraz... złap się. Ciągnijmy się. Teraz się przywiążę, w razie jakby miała spaść. Jakieś sianko. Jarnie, chciałbyś się przespać na sianie? Ja sama osobiście chciałabym się kiedyś przespać na sianie. Latem, kiedy jest ciepło, oczywiście. Ciekawe, jakie to doznanie. No, żeś. Kurczaczki. Dlaczego nie chcesz się złapać? Jak cię ładnie proszę. Może muszę użyć tego haka. Uki, ale ja się nie ruszę, dopóki nie zdobędę sekretu. Więc chyba będę musiała się bujnąć, bo inaczej się tam nie złapię. O, właśnie. Dobra, tam coś po drugiej stronie jest. No. Łapaj się. Po co ja tutaj wskoczyłam? Puszka! Dobra, będę mogła jej użyć, by zdobyć sekret. Więc pa, pa, puszeczku! No, chodź ze mną. Cię bardzo potrzebuję teraz. No, żeś... Kurza twarz! Musiałeś się zablokować? No, podciągnij się. Teraz się bujnij bardziej na lewo. Muszę zapaść tę głupią puszkę. Hej. Za to ci płacą, Jarni. Chcesz żyć, musisz orać. Okay. Kolejny sekrecik. Teraz na samą górę. Dajesz. Zaraz spróbuję się bujnąć tam jeszcze raz. Się podciągnij. Przywiąż. A, nic tu nie da? Dobra.
coś chciałam zrobić, tylko nie wiem, czy jest w tym jakiś sens. No, tak, jeszcze zlecę. O, no nie! Wyżej, 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 wyżej. Chcę się dostać na górę tej lampy. Nie, niżej, niżej. I teraz się bujni. Jeszcze. Jeszcze. O, właśnie. Czy ja tutaj gdzieś mogę... Nie, tutaj nie było nic, co mogłabym... Co mogłam zaczepić moją... włóczkę. Jak ja mam się, kurde, dostać tam na górę? Mogę to przywiązać tu? Nie, to nie ma sensu. Jestem ciekawa, co jest tam na... Tam jest sekret. Tam jest sekret na górze. Ja się tam nie złapię. Nie wiem, co spartoliłam, ale chyba coś spartoliłam. Dobra, zobaczmy, co jest na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie spadnę, tylko będę mogła wrócić. Mogę się tego jakoś złapać? Jarni, przywiążmy się. I teraz spróbujmy się... bujnąć. Okej, okay, wracaj tu. I sprawdźmy, czy będę mogła ten hak tutaj przesunąć. I jakoś ten hak wykorzystać, by dostać się na lampę. Jest, mogę! Dobra. Ciągnij, ciągnij. Nie! Nie odjeżdżaj mi. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, przyjacielu. Cię bardzo, bardzo potrzebuję, wiesz? Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Co teraz mam zrobić? Co teraz? Muszę przesunąć jeszcze bliżej. O, właśnie. O, 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 o. Tak, 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 do lampy mnie przesuń. Dobra. Teraz się bujni. Jest! Udało się! Jej! Boże, ile zachodu, żeby... O! Matko, co się stało? Ile zachodu, żeby zdobyć jeden głupkowaty sekret. No, podciągaj się, koleżko. Aha, dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. I'm so stupid sometimes. Dawać mi sekret, dawać mi sekret. Zasłużyłam. Krucze gnazdo? Czy gołębie gniazdo? Chyba krucze. Tych kruków tutaj masa. Włóczka. Przedobrzyłam. Gdzieś to musi być włóczka. Give me my yarn. A, nie mogę iść dalej. I co, będę musiała teraz całą tą włóczkę? Dobra, schodzimy na dół. Wow, nie zabij się. Poodwiązuję to wszystko. Może nie wszystko, albo... nie, nie spadaj. No co jest z tobą? Właśnie na górę. No. Ja nie wiem, Jarni, co ty tworzysz dzisiaj. Dobra, odplączmy też to. Tak na wszelki wypadek. Gdyby na zewnątrz nie było włóczki. No, w końcu. Idziemy dalej. Freedom! Wow, 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 nie zabij się. Będzie z ciebie mokra plama. Tyle się męczyłam, a tu jest włóczka na zewnątrz. Jakaś studnia?
Zobaczmy, co jest. Tylko nie wpadnij do tej studni. O nie, tam są kruki na polu. Tylko mnie nie jedzcie, proszę. Ja chcę zobaczyć, co mogę. Jezu. Dobra, cieszę się, że znalazłam sekret, ale aż mi ciśnienie podskoczyło. Myślałam, że się zabiję. A mogę zrobić sobie tutaj mostek? O, mogę. Tylko pytanie, po co? A, po to. Dobra, tylko... Po co mi to? Czy ja tylko potrzebuję, by się schować przed krukami? Jarni, musimy się jakoś schować przed... O! Genialny pomysł! Zupełnie jak w tej story. Nie wiem, czy pamiętacie, kojarzycie tę scenę. Ale mi się tak skojarzyło właśnie. W tej story 2 chyba była taka scena. Tutaj coś jest pod lodem. I tam na górze mogę się złapać. Sekretus na drzewie! Mogę to przywiązać? Nie mogę. Chyba będę musiała... rozbić ten lód. Tylko... Nie, 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 nie! I don't wanna die! Biedny Jarni! Skończył pod lodem. No co ja mam tu zrobić? Przeruszyć tę... tą szarą makówką. O! A, taki bajer. Dobra. Tylko... co mi to da? Mogę to przywiązać. Dobra. Aha, już wiem. Jestem głupia, przecież mam tu mostek. Dobra, i teraz tu mogę się złapać. I tu. Kolejny sekrecik. Dziękuję bardzo. Na sam widok tego, tych oszronionych drzew, tej trawy. Robi mi się zimno. Jakiś wóz z siankiem. O, mogę zabrać sobie kółeczko. Pewnie przyda się, żeby się wspiąć na górę. Czekaj, kółeczko, czekaj. O. Weź stań tutaj. Nie, tutaj nie ma co przywiązywać włóczki, bo to nic nie da. No tak, nic nie da, bo tu przecież nie przywiązałam. O! Aż ja jestem... nie, nic to nie da. Jarni, weź naciągnij tę włóczkę. I teraz przywiąż. Ta, ale żeś naciągnął, wiesz. O, teraz! Coś to da? Nie. Dobra, spróbujmy przywiązać naszą włóczkę tutaj. Dobra, tu mogę. Czy ja mam tutaj te kółko ze sobą zabrać? Chyba tak. Jak to zrobić? Jak to uczynić? Zejdź... Nie, nie skacz, zejdź na dół. Jak ja mam to kółko podnieść? Dobra, przywiąż to tu. Teraz to tu. Zrobi się mostek? Tu powinien się zrobić mostek, bo ja muszę jakoś kółko podnieść. Na samą górę. Dobra, odplączę to.
Teraz przywiążę. No, nie spadaj mi. To tu, spróbujmy jeszcze raz. No nie da rady. Why the hell not? Jak wszystko wskazuje na to, że tak powinnam zrobić. Jarni, chcą nas oszukać. No, dzięki, teraz. Wiedziałam, że mnie oszukujecie. Już to jest jedyny sposób, w jaki mogę wnieść to kółko na górę. Stój tu, nie ruszaj się. Nie, teraz muszę to odplątać. Wskoczyć tu. Nie, tu, Jarni, celuj, no. Moja truska ślepoto. I teraz tu. Potrzebowałam to kółko? Jak nie, to się wkurzę. Dobra. Potrzebowałam. Wow! Nie! Jarni, podnoś się. Już myślałam, że cię słoma przygniotła. O, pierwsze wspomnienie. O, jest nasz mężczyzna. Czyta list. Jest psiakiem na spacerku. Puczka! Ptasior! Ptasior, mogę ci pomóc jakoś? Mogę, ale obiecaj, że mnie nie zjesz, dobra? Jak twoi koledze. Nie. Nie rób mi krzywdy. O, dalej jesteś uwięziony? Czekaj, pomogę ci. Tylko nie rób mi krzywdy, dobrze? O! Jakie to słodkie! O! Zaniesie go! Koniec? Tak szybko? Jarni! Zobacz, jak szybko zdobyłeś kolejną naszywkę. Naszywka w kształcie jakiegoś ptaszka. Wygląda jak papuga. Ale podejrzewam, że to kruk. Zważywszy, że mieliśmy wiele nieprzyjemnych momentów z krukami w tej plaży. O, kolejna naszywka. Poszło dosyć szybko. Pomijając te moje fejle, skończyłabym dużo wcześniej. Ale jak to ja, muszę wszystko znaleźć, zobaczyć. Milion lat się zastanowić. Zobaczmy wpis. List. Nieważne, jak bardzo się od siebie oddalimy, mimo to nigdy nie oddalamy się dalej jak o jedno słowo. Dlaczego zatem jest to tak trudne, jeśli wymaga to tak niewiele wysiłku? Prawda. Nasz mężczyzna chyba ze wspomnienia, obok niego jakaś kobitka. Może to jest babuszka i jej mąż? Kruki! Przebrzydła. O, jakie ładne widoczki. Mi się wydaje, że to jest mąż babuszki. Są na spacerze. Otrzymali list. Może od swoich dzieciaczków albo wnuków. Bo w ostatnim odcinku było właśnie nawiązanie do tego zanieczyszczenia środowiska i przez to młodzi wyjechali pewnie w poszukiwaniu pracy i zostawili dziadków na prowincji. Pewnie tęsknią. I to jest w tym wpisie nawiązanie do tego, że może odzywają się rzadziej niż powinni. Ej, babuszka i dziadziuś tęsknią. O, sentymentalnie się zrobił. O, trzeci kawałek fotografii. Teraz już mamy trzy osoby na zdjęciu. Chcę zobaczyć, jak tam moje sekrety. Znalazłam wszystkie, czy raczej nie? Nie, nie wchodź na górę. Na dół. Przechodzimy do kolejnego pokoju. Ciekawe, czy te kule to kule dziadka. Bo babuszka poruszała się w miarę sprawnie. Na początku gry mogliśmy to zobaczyć. Jej!
Tak oto narodził się Mozart Jarni. Udało się, wszystkie pięć. O, pojawiły się też i listy. Tak, czyli to był 8 odcinek, 9, 10, czyli musimy się nastawiać na 11 odcinków i będziemy musieli pożegnać się z grą. Trochę to smutne, bo dosyć szybko te levele nam przemijają. No, wspina się. Utknęłam. Dobrze, kochani, nie przeciągając, bo już jestem naprawdę mega zmęczona. Ale chciałam koniecznie nagrać jeszcze jeden ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo to wam się podobało i do usłyszonka następnym razem. Pa, pa!